sobotnie popołudnie władze miasta zaprosiły wszystkie mamy na koncert z okazji Dnia Matki. Szanowne panie, drogie mamy, myślę, że 26 maja jest szczególnie pięknym dniem, żeby móc chociażby obdarować swoje mamy ciepłymi słowami, dobrymi życzeniami, bukietem kwiatów. Drogie mamy, drogie łukowianki, właśnie z tej okazji zaprosiliśmy również pana Piotra Pręgowskiego, który za chwilę da koncert dla pań, ale wcześniej chcemy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, długich lat życia, abyście doświadczały wdzięczności od swoich dzieci za trud, który wkładacie w ich wychowanie. Wszystkiego najlepszego i 100 lat. Czcigodne mamy, w dowód wdzięczności przekazujemy dla was ten skromny bukiet kwiatów i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Dla mam z recitalem wystąpił Piotr Pręgowski, aktor znany z takich produkcji jak Zmiennicy i Rancho. Łaka kaka, łaka kaka, nowy taniec, łaka kaka, łaka kaka, nowy taniec, łaka kaka, łaka kaka, łaka kaka dla dziewczyny i chłopaka, dla starego, dla młodego, łaka kaka, na czworaka, na leżaka, łaka kaka, gdzieś na molo i gdzieś w szakach, łaka kaka. Łaka kaka, łaka kaka, łaka kaka. Nowy taniec, polski taniec, nowy taniec, polski taniec. Łaka kaka, dziewczyny do przodu chodzi. Łaka kaka, łaka kaka, łaka kaka. Łaka kaka, łaka kaka, łaka kaka. Robicie w obciach, chodźcie tu bliżej. Najładniejsze tancerki, nie rób ta obciachu no. Dopóki nie będzie ta tańczyć, nie skończymy. Daj im brawo, bo wymiękły. Łaka kaka, łaka kaka, łaka kaka. Polski taniec, łaka kaka, łaka kaka. Łaka kaka, taniec. Od całej ekipy Rancha przywożę wam pozdrowienia. Od pana Cezarego Żaka. Od, właśnie, brawo, 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 brawo. Tylko tak oszczędnie z tym brawem, bo dla mnie największe se zostawcie. Od Czerepacha samego, który, jak wiecie, podła gadzina, ale aktor dobry. Zajadła je menda, Czerepach, ale dobry aktor. No bo jakby świat był bez takiej mendy, jaki byłby nudny. A ja myślę, że w każdej gminie i w każdej radzie je taki Czerepach. Tak, tutaj mi pokatakują. Ponoć gdzieś tu jest w okolicy. Tutaj szybko się z nim poradzili, ale musi być, żeby, wiecie, nakuwał, żeby później, jak się wyjdzie, jak się wyda pieniądze z Unii, jak się wybuduje nowy kawałek drogi albo coś dla ludzi, co nie przed szkole, czy szkoły odnowi, wodociąga się pociągnie. Jaka ta ulga, że Czerepach nie przeszkodził, nie? Moja dziewczyno z TPN-u, słodka dziewczyno z moich snów, kiedy przyjadę zatankować, ty szyby mi umyjesz znów. Wiem, że nadejdzie taka chwila, gdy twoje ciało będę mył. Od swych zderzaka ja już odwinię, od dzisiaj zawsze będę śnił. Mała Wiolu z CPN-u, choć masz 18 lat, jak na wielkiej karuzeli zawirował nagle świat. Żeby umyć moje szyby, aerobik musisz znać. Gdy wpinasz krótkie szorty, w żyłach krew zaczyna. Pani, zaproszenie na piszty. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz pan Jelcyn, raz Putin. Ej, pan, ej, pani, zaproszenie na piszty. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz pan Jelcyn, raz Putin. Solo taneczne. Rączki do góry, daj ta czatu tu. My pojedli, my papili, my potańcowali. I jak wszystkie dobre ludzie, będziemy się kochali. Dawaj szklanku, podnieś z góry i zakrzyknij ura! Bo najlepsza koniunktura dzisiaj to gazrura.
bo najlepsza koniunktura dzisiaj to gaz rura. Ej pan, ej pani, zaproszenie napisz ty. Raz, pa, raz, dwa, trzy, raz pan Jelcyn, raz Putin. Ej pan, ej pani, zaproszenie napisz ty. Raz, pa, raz, dwa, trzy, raz pan Jelcyn, raz Putin. My przywiezli piękne panny, tańczcie, w Polszu na granicę. No pan celnik nie wpuścili, wykryli pryszczyce. My przywiezli w Polszu siostru, oczeń była miła, bardzo dużo zarabiała, zeżarła ją ta na kaj. Jak to było? Katar? Ej pan, ej pani, zaproszenie na pizdy. Czas! Raz, dwa, trzy, raz pan Jelcyn, jeszcze czas! Ej pan, ej pani, zaproszenie na pizdy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz pan Jelcyn, raz Putin. Ej pan, ej pani, zaproszenie na pizdy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz pan Jelcyn, raz Putin. Ej pan, ej pani, zaproszenie na pizdy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz pan Jelcyn, raz Putin. Ja jestem bardzo zadowolony z przyjęcia, bardzo serdecznego i to są takie miłe chwile w życiu artysty, kiedy tyle sympatii jest wokół takiej szczerej, nieudawanej, że no cóż, no podsumowując, ja już nie czuję, że jestem popularny, tylko ja się tarzam w popularności, mówiąc nieskromnie. Miałem szczęście wystąpić rzeczywiście, może nie w wielu filmach, chociaż teraz jak już by się zaczęło podsumowywać, to okazuje się, że tego jest dość dużo. W takich serialach i filmach kultowych i na pewno mogę powiedzieć, że mam szczęście do występowania w projektach, które bardzo mocno zapadają w pamięci widowni i są bardzo dobrze przyjmowane. No już o moich rolach to nie wspomnę, bo to są takie role, które nie zdarzają się w życiu artysty, bo można być artystą, zwłaszcza jak jest się aktorem, że chciałoby się coś zagrać i o czymś się marzy i nigdy się tego nie zagra i można być naprawdę bardzo znanym aktorem. No, ja tutaj mam dwa w jednym, że mam i wspaniałe role, i piękne projekty, no to cóż więcej, marzenia się spełniają.